A teraz, żeby wypełnić Wam czas, chciałem jeszcze parę słów poświęcić temu, co niestety nie udało nam się omówić na poprzednim wykładzie. Pamiętacie nasze piłki latające? Kto był na wykładzie? Kto złapał piłkę? Tyle piłek? A kto złapał cebulkę? O! I co tam z tymi cebulkami zrobiliście? Urosły? Czekaj. A kto sprzedał za samochód? Chyba nie. A. No właśnie. Moi drodzy, dzisiaj dla Was mam innej natury, prawda, różne sprawy. Chciałem, żebyśmy króciutko jeszcze nawiązali do tych naszych jajeczek. Co te jajeczka miały do ekonomii? A będę rzucał jajkami na Wielkanoc. Kto pamięta? Proszę bardzo. Jak masz na imię? Szymon, powiedz, co mają jajka do ekonomii? No? Że wtedy, kiedy będziemy zbierać bardzo dużo pieniędzy, to wtedy w ogóle jak kosz jajka może, jakby się przemycimy z koszem jajek, to się wszystkie zniszczy. Tak, chodziło, dzisiaj chyba nawet było pytanie o dywersyfikację. Czyli żeby nie wkładać wszystkich jajeczek do jednego koszyka, tak samo jest z naszymi oszczędnościami. A jeszcze taki przykład Wam podam. Kto kiedyś widział bank? A kto był w banku? To jak myślicie, co w bank na koniec każdego dnia, na przykład o tej godzinie, się robi? Oprócz przeliczania pieniędzy. Zamyka się dobrze sejf i to jest dobra informacja, ale robi się coś jeszcze. Co na przykład? Zapisuje się wszystkie pliki w kilku miejscach. Ależ ta wasza pieczna. Matylda jest bardzo mądrą dziewczyną. Zresztą tak jakby wszyscy, ale Matylda na to pierwsza wpadła. Moi drodzy, na koniec dnia w każdym banku i w każdej firmie większej zapisuje się pliki informatyczne na tak zwanych kopiach zapasowych. Jak myślicie, o tutaj już, co najmniej w dwóch miejscach je się przechowuje. Gdzie? W innym mieście. No, na przykład w innym mieście, ale tak naprawdę raczej w tym samym mieście, ale w jakim miejscu? Innym, które będzie jakie? Bezpieczne. Dlaczego? Dlaczego? To mówcie, krzyczcie bez mikrofonu. Dokładnie, żeby nie powódź nie zalało, albo żeby się nie spalił budynek. Czyli się w firmie składuje, oczywiście też w selfie, oraz w innym punkcie miasta, gdzie tego tak naprawdę nikt nie wie spoza firmy. Pamiętam, jak kiedyś przyszedłem, kochani, ręce w dół, kiedyś przyszedłem do pracy, a tam otwarte okna i się okazało, że byli złodzieje i ukradli komputery, na których były pliki z danymi klientów. Gdyby nie to, że mieliśmy kopię zapasową, to firma pewnie by zbankrutowała. Już nie, ale kiedyś pracowałem, o tym Wam zaraz opowiem. Generalnie o to tutaj chodzi, żeby zabezpieczyć się. I moi drodzy, jeszcze jedno nowo. Radzę Wam, nie tylko tym, którzy dzisiaj wygrają tablety. Kto ma komputer w domu, przyznać? Wszyscy. I chciałbym, żebyście od dzisiaj zapamiętali, żeby wszystkie pliki na komputerach
zabezpieczać i robić kopie zapasowe. I wywieźć do babci, do dziadka albo do cioci. Nie trzymać wszystkiego w mieszkaniu. Albo do banku. No dobrze. O tym, w co mogliśmy inwestować, mówiliśmy. Akcje, tak? Papiery wartościowe. Banki, pieniądze. Waluty. Co tam jeszcze było? Jeżeli chodzi o banki, to jakie banki wybieramy tylko? Te bezpieczne, o najwyższej wiarygodności. Bardzo dobrze. Oczywiście, w co tam jeszcze możemy inwestować? Kto mi powie? Co? Firmy. No to właśnie te akcje są, prawda? O których mówiliśmy. Papiery wartościowe. O bankach jeszcze, oprocentowanie, to innymi słowy jest co? Cena pieniądze, pięknie. Dobrze. Oczywiście możemy sobie kupić wyspy, domy, mieszkania piękne, dzieła sztuki i tak dalej, i tak dalej. Ale to tego już nie było, więc to nie jest przypomnienie, kochani, tylko pytanie nowe. Co może być dla nas, dla każdego z nas na tej sali, dla was, ale dla mnie też, najlepszą inwestycją w życiu? Słucham. Bardzo mądrze. Co może być dla ciebie? Coś, z czego korzystam później na emeryturze. No, bardzo dobrze. Kto ma jakiś pomysł? Jeszcze tutaj kolega. Naukę. O, na to czekałem. Tak naprawdę w naukę. Co właściwie robicie dzisiaj? Inwestujecie w naukę, w swoją przyszłość. W swoją przyszłość. I o tym pamiętajcie, że to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, też inwestujcie w swoje zdrowie, w aktywność, w sport i w grę fair. To jest bardzo ważne. O, zobaczcie, czy tak, w taki sport mamy inwestować? Tak. Kto gra na komputerze w ten sposób, jeździ samochodem? No właśnie. Nie, tak nie gramy. Tak gracie w tenisa albo w szermierkę? Tak też nie, bo to niezdrowo, bo potem będziecie tak wyglądać. Także uważajcie, moi drodzy, i wyjdźcie na dwór. Proszę. Także pamiętajcie, że ludzie, którzy w sporcie mieli wyniki, także odnoszą sukces i w życiu, i w biznesie. A wiecie, kto to jest? Ten pan z lewej i z prawej? Ten z lewej to jest słynny golfista Tiger Woods, jeden z najlepiej zarabiających sportowców, no i biznesmen zarazem jeszcze w dodatku. Po prawej Michael Jordan, jeden z najlepszych koszykarzy na świecie i bardzo bogaty, teraz kupił ostatnią drużynę koszykarską. To jest, kto to jest? Bardzo dobrze, piłkarz. A kto to jest, Polak? Nie. Kto to jest? To jest pan Sobiesław Zasada, kiedyś mistrz świata w rajdach samochodowych, a dzisiaj właściciel firmy sprzedającej m.in. Mercedes. A to? Nasz gdańszczanin. To jest nasz rodzimy gdańszczanin Tiger, Dariusz Michalczewski. No i tak dalej, i tak dalej. Także, moi drodzy, pieniądze ważne, ale pamiętajcie, i to jest kolejna nauka, że nie mogą być dla nas rzeczą najważniejszą. Jak będą celem samym w sobie, to najczęściej nikt z nas tych pieniędzy za dużo mieć nie będzie. No i wreszcie na zakończenie tego wątku, coś takiego trochę smutnego, moi. Kto lubi smutne rzeczy? Nie wiem, czy wiecie, że bardzo mało ludzi na świecie posiada tyle, że no, mogliby się tymi rzeczami podzielić z innymi biedniejszymi. Ktoś wyliczył, że 1%
najbogatszych ludzi na świecie, otrzymuje aż 10% wszystkich przychodów. Mało tego, ktoś wyliczył, że w przyszłym roku, a przyszły rok kiedy się zaczyna? Ja mam tam jutro. 1 stycznia, czyli za 3 tygodnie. Za 3 tygodnie, nie cały miesiąc. Okazuje się, że 1%. A ile to jest 1%? Bardzo mało. To mniej więcej jest tak, że was na sali jest około 100 osób. I wyobraźcie sobie, że jedna osoba z was miałaby więcej niż wszyscy pozostali razem wzięci. Czy to jest w porządku? O. Słucham? A dzisiaj to jest zupełnie co innego, ale to jest tylko taka przenośna. Także pamiętajcie, że jest na świecie bardzo dużo ludzi biednych. Kto widział kiedyś kogoś biednego? Chyba wszyscy. Dlatego ludzie bogaci, tak naprawdę bogaci, bardzo często pomagają tym, którzy mają mniej. Głodnym dzieciom, chorym ludziom, chorym i starszym. Przepraszam? Ludzie bogaci dzielą się, zobaczcie. Ci najbogatsi, o których mówiliśmy na poprzednich zajęciach, miliarderzy, mają ogromne fundacje, które wspierają właśnie takie, a nie inne działalności charytatywne. Tam był między innymi Bill Gates. Powiem wam jeszcze jedno. Pamiętacie te piłki tenisowe? Wyobraźcie sobie, że te piłki były ze złota. Gdybym wam powiedział, że były że są ze złota, to robilibyście to, co tych dwóch ancymonów w pierwszej ławce przed chwilą. Czyli co? Bilibyście się po głowie. I niestety tak jest w życiu. I to nie jest to, że ludzie właśnie na takich złotych piłek i dużej ilości pieniędzy też biją się, ale już w sposób dosyć poważny i robią sobie krzywdę. Dlatego też pamiętajcie, że po tym uniwersytecie, żeby nabrać takiego zdrowego dystansu do pieniądza i wcale tak za nim nie gonić, bo to nie jest tego warte, zwłaszcza jeżeli kogoś można skrzywdzić czy sfaulować. Także, moi drodzy, zawsze gramy fair. I to jest ta lekcja końcowa. A teraz o pracy. Obiecałem wam, że powiem, gdzie pracowałem. Ciekawe, czy zgadniecie. No, ale to dopiero tam takie. Jedna z prac. Moi drodzy, na początku zawsze są marzenia. Kto z was marzy o czymś tam? Gdzie chciałabyś pracować? Jako święty Mikołaj. Gdzie? Jako święty. A, Kryciula, wiecie co powiedziała? Jako święty Mikołaj. Gdzie chciałbyś? Ja. A kim chciałbyś być? Jeszcze nie wiem. Milionerem to słaba. Ja bym chciała być zawodową tancerką. A ty? Prawnikiem. Naprawdę? Jak tata. Pięknie. No dobra, to każdy ma na pewno jakieś wizy. Komornikiem. Psychiatra. Każdy ma jakieś marzenie. A kto zgadnie, kim ja chciałem zostać? A skąd wiedzieliście? Bo co? A, pokazałem. Ale wcześniej to przewidzieliście. Chciałem być strażakiem, jak pewnie większość chłopaków w moim wieku. No ale potem, jak to zwykle w życiu bywa, trochę się to zmieniło. Wy jesteście w szkole podstawowej, kochani? O, to ciekawe. To kto mi powie,
co ja w szkole podstawowej miałem jako swoją pierwszą dużą inwestycję i mój pierwszy duży taki biznes. Co to było? Proszę? Bilet pocztowy. To wy teraz chyba kiermasza. Nie, moi drodzy. Ja miałem swój pierwszy auto handel. A wiecie, jaki był pierwszy duży biznes? Pierwszy udany interes, pierwszy wielki sukces. Zamieniłem Forda. Kto wie, co to jest Ford? Na Porsche. Wolelibyście mieć Forda czy Porsche? I zobaczcie, takiego Forda, no, może nie takiego, ale takiego. Taki miałem autohandel. A chciałem wam powiedzieć, że kiedyś w moich czasach, jeżeli nagrodą byłby taki mały samochód, to cieszylibyśmy się o wiele bardziej niż wy z tych tabletów. Kiedyś takie były czasy. No dobrze. Potem w szkole średniej. Gdzie pracowałem? Jak byłem trochę starszy od was. Co to jest? A to? Co robiłem? Ściany malowałem, ale malowałem, kochani, płoty. Kto by chciał malować płoty? Za pieniądze. To były pierwsze pieniądze. I wiecie, co kupiłem? Porsche, nie. Kupiłem, wiecie co to jest? Co to jest? Nawet nie wiecie, pewnie. Co to jest? Paterne. To jest gramofon. Wy nawet nie wiecie, co to jest. No, płyt winylowy. Kto ma gramofon w domu? A, to pewnie rodzice jeszcze mają stare płyty. No dobrze. A potem, o, tego nie zgadnijcie. Co to jest? E, to już była... A to? Z czym walczyłem? Co to jest? To są mrówki. A to? A to to jest? O! Moi drodzy, jako młody chłopak pracowałem w firmie i walczyłem z takimi robaczkami. Kto by chciał coś takiego robić? To nie jest zbyt przyjemna praca. Dlatego ci panowie są tak szczerzy ubrani. No ale żarty żartami, ale potem oczywiście zaczęła się moja pierwsza prawdziwa praca na czwartym roku studiów tutaj, na tej uczelni. No, 20 lat. Czyli to już było 21 lat temu, a innymi słowy, wiecie to ile dni było temu? Obliczyłem sobie 7881 dni, 88, koledzy mi tutaj przeszkadzają. Co macie z zachowaniem w szkole? Ja rodziców zapytam. Tak. No dobrze, gdzie? Co to jest? Safe? To jest co? No to już wiecie, że to był bank. Ale to, że to bank, to już niestety wam zdradziłem. Tylko co ja tam robiłem? Co ja robiłem w banku? Co robiłem? Nie. Byłem analitykiem giełdowym. A to już nie są żarty. A potem byłem szefem całego zespołu. Ale najważniejsze pytanie, co robi analityk giełdowy, ja się pytam. Młody człowieku. Nie wiesz. Analizuje sprzedaży. No to zaraz wam powiem, czym się zajmuję. Co to jest?
To jest saruma. I co on tam ma w ręku? Co ma? Ma kulę. Co to jest? I co wszystkie osoby robią? Moi drodzy, to jest oczywiście, ale bo się tutaj zaraz poskarże waszej pani wychowawczyni, że mi tutaj hałasujecie. Ale tutaj, moi drodzy, analitycy giełdowi przewidują przyszłość. Czyli co? Akcje jakich spółek wzrosną. Albo jakie zmaleją. Albo jaki będzie kurs złotówki, dolara i innej waluty. Czy wzrosną, czy spadną stopy procentowe i inne rzeczy. Czy to się udaje? I tym, i tak dalej. O, wasza koleżanka też chce być analitykiem. Niestety, moi drodzy, w praktyce jest tak, że nie zawsze to się udaje przewidzieć przyszłość. Z różnym skutkiem. No pytanie właśnie, czy można całkowicie przewidzieć przyszłość. Jak myślicie, koleżanko? Da się czy nie da się? Nie. No, moi drodzy, da się, ale z pewnym prawdopodobieństwem. Ale co to jest prawdopodobieństwo? Że jak na 50% coś rośnie, a 50%, że coś spadnie. Można powiedzieć, że pół na pół jest takie prawdopodobieństwo, że jest dzień i noc, prawda? I to jest też jakieś tam przybliżenie. Generalnie rzecz biorąc, te współczesne szklane kule, które widzieliśmy na tamtym slajdzie, są w dzisiejszych czasach zadanie tej szklanej kuli realizuje. Jak myślicie? Co jest tą szklaną kulą analityka giełdowego? Słucham. Różne obliczenia. I zobaczcie, wasza koleżanka znowu ma rację. Co to jest takiego? Takie o? Jak to się nazywa? To są wykresy. A kto te wykresy kreśli, kochani? Oczywiście. Komputer. Monitory. I tym podobne systemy informatyczne. Pamiętajcie, moi drodzy, że... Ale ciszko teraz. Pamiętajcie, że to są współczesne szklane kule. Jeżeli chodzi o moją pracę, to kiedy odchodziłem z banku, to zarządzałem, czy odpowiadałem za inwestowanie, a za inwestycje o wartości 50 milionów złotych. To dużo czy mało? Co można kupić za 50 milionów złotych? Domek. No, takich domków to można kupić z 50 albo ile. Kiedy zmieniłem pracę na jedną z firm, ale ubezpieczeniowych, w której robiłem podobne rzeczy, ale trochę więcej, gdy odchodziłem z tej pracy, to byłem odpowiedzialny, zgadnijcie za ile pieniędzy. Miliard 200 milionów złotych. To dużo? Ile to jest? No za miliard to można kupić małe miasteczko. Jak? No, statek. Tankowiec można kupić. A trzecia praca taka, która jeszcze niedawno mieszkałem w Warszawie i tam pracowałem. Była to praca w otwartym funduszu emerytalnym. Wiecie, co to jest fundusz emerytalny? To jest taki fundusz, w którym pewnie wasi rodzice trzymają swoje oszczędności. Tam byłem odpowiedzialny za wszystkie inwestycje. Ile pieniędzy tam?
No tych, kochani, miliardów było aż 8. Tych miliardów było 8, a więc pewnie można było kupić tutaj pół Sopotu albo i więcej. W związku z tym dużo z tym było i nerwów, i odpowiedzialności, ale namawiam was, żeby też może rozważyć taką właśnie ciekawą... Ile ja zarabiałem? No to dobre pytanie, konkretne. Zapewniam was, że małą ułamkową część tych pieniędzy, którymi tam się zarządzało. Ale tego wam oczywiście nie mogę zdradzić. Przynajmniej dzisiaj. No. A ile teraz zarabiam? Widzicie. Widzicie. To są pytania bardzo osobiste, także na to wam nie odpowiem, bo nawet nie wypada o tym mówić, bo dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. A teraz rozumiem, że już ten czas chyba nadszedł, w którym chcielibyście dowiedzieć się, czy są laureaci. Są laureaci tabletów? No proszę. Moi drodzy, powiedzmy sobie szczerze, ja nie mam szans z emocjami tabletowymi i wcale się wam nie dziwię, że chcecie się bardziej dowiedzieć, kto wygrał, a kto będzie w dogrywce, niż jakie tam moje dalsze losy zawodowe były, a tego jeszcze trochę mam wam do opowiedzenia, ale pewnie opowiem to następnym razem. Nie ciekawi cię? Co? Kto wygrał? A wcale nie wiadomo, trzeba wiedzieć i walczyć do końca. Także moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękuję za cierpliwość i życzę każdemu, żeby wygrał tabletę. A przynajmniej jeżeli cię nie wygra, to żeby mógł Mikołaj przyniósł na gwiazdę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.